Witam serdecznie w pierwszym Pick a Brick. O Jezus, Janek chce go rozpakować. Już otworzymy i wysypiemy, dobrze? Pokażemy widzom, co można znaleźć na ściance we Wrocławiu, w Lego Store. Tutaj się nie bójcie, Janek jest pod kontrolą. Tu od razu, jeśli dostaniecie naklejkę taką, no to ten kubek można wykorzystać po raz kolejny i ma się zniżkę 3 zł na 80. Wtedy to też troszkę można przyoszczędzić. Ok? Tak, łącz sobie klocki. Wziąłem taką różnorodność, żeby właśnie Janek mógł się pobawić, poszukać różnych elementów. Faktura też jest ciekawa w niektórych klockach. Tak, takie większe. Te wziąłem sobie. Tak, z myślą o tym, żeby przymontować do takiej na przykład dużej płytki. To nie jest Lego, tak? To jest płytka taka no name. Ale sprawdza się do zabawy. I tu można taką minifigurkę zamontować, a tą płytkę na ścianę. Czyli to jest bardzo dobra rzecz. Można także obudowywać ją ciekawie. Więc tych elementów wziąłem szczególnie dla siebie. I wypełniłem też przestrzenie takimi małymi groszkami, żeby zastosować ewentualnie do mozaiki. I resztę elementów, no to tak jak tutaj widzicie, o, Janek już się nie interesuje klockami, tylko kamerą. Nie klikaj, bo mi tutaj przerwie nagrywanie. Nie, nie wolno, nie wolno. Tak, tak, tak. Troszkę kwiatuszków, bo tego zawsze jest mało. Do kwiatuszków troszkę zieleniny. No i takich łodyżek. Troszkę łodyżek też mamy. Dachówek trochę wziąłem, żałuję, że nie wziąłem więcej, no ale jak już się zaczyna wybierać te elementy, no to nagle w tym pudełku zaczyna bardzo szybko brakować miejsca, mimo że jest naprawdę sporych rozmiarów, tak? Cała dłoń, no i opłacalność jest całkiem niezła, 8 dyszek. Co? Chcesz chować do pudełka? Nie? Niekoniecznie? Dobrze, i takich elementów trochę też wziąłem, konstrukcyjnych, fajnych, szarych, uniwersalnych. Idąc dalej, nie wiem, o co ci chodzi, Jankoś. Troszkę szybek, tego też jest dość mało. Takie transparentne, duże klocki też są spoko. Tu jeszcze jak byłbym hardcorem, to mógłbym coś upchać do środka, no ale bez przesady. Też nie miałem za wiele czasu. No i też nie po drodze mi jest często z Lego Store'em, więc rzadko tam zajeżdżam. Ale jak już jestem, no to coś wezmę, tak? Jazda przez Wrocław to jest naprawdę masochizm, żeby gdzieś tam odbić od ustalonej trasy. Troszkę takich płotków, też uniwersalne do wykorzystania, ale będę miał sprzątania, bo Janek troszkę rozwala po całym pokoju, ale damy radę. Tak, na razie się pobawimy. Powiem wam, że fajna opcja, tak? Nawet jak ktoś ci się zgubi, no to aż tak nie szkoda wtedy, prawda? Takich wziąłem też klocków, ciekawy kolor do wykorzystania, takie pewnie Janek coś wymyśli kiedyś. Wziąłem też takich troszkę płaskich, gładkich, bardzo fajne, też można jakąś drogę, coś wygładzić takimi elementami. Jeszcze jest coś ciekawego, jakąś drabinkę, znaczy schodki, nie drabinkę, przepraszam, schodki też są spoko. Janek, nie chcesz schodków? Nie, wolisz takie mniejsze elementy, szybki i tego typu elementy, troszkę zaokrąglonych, białych. Też... Ej, Janek, uważaj! Uważaj, uważaj, proszę cię! Tak, tak, no. I to chyba wszystkie z takich ciekawszych... Ej, nie! Nie, nie, nie! Ale tego się nie wciska! Nie wciska się tego. Janek, troszkę takich elementów. Też można je wykorzystać w jakichś mocach. Ale to już pewnie Janek będzie tworzył co nieco. Te mi się spodobały. Nie wiem, do czego wykorzystam. Czy w ogóle wykorzystam? Ale też można coś dookoła obudowywać tym. Tak więc tak wygląda przegląd tych elementów. Jeśli spodobała wam się taka forma prezentacji, jest to zupełnie nie po mojemu, bo chciałbym wam pokazać to ładnie ułożone w kubkach, ale no widzicie, co się dzieje. Także w ogóle cokolwiek nagrywać to jest wyzwanie, ale no jak nie mogę tak, to nagrywam tak, tak. Ojej, no i w sumie od tego są klocki, tak? No, także widzimy się za 2 tygodnie. Jak to wszystko posprzątam, pozdrawiam, do następnego. Cześć!